Mariusz Kamiński skazany w aferze gruntowej. Kim jest były szef służb? Mariusz Kamiński to poseł na Sejm w latach 1997-2023, w latach 2006-2009 szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak przebiegała jego kariera zawodowa? Za co został skazany? Przybliżamy najważniejsze fakty z życia polityka. Mariusz Kamiński przez lata był przewodniczącym Ligi Republikańskiej, organizacji prawicowej, działającej w latach 1993-2001. Jego prawą ręką był Maciej Wąsik. Mariusz Kamiński był szefem CBA podczas słynnej afery gruntowej, za którą ma obecnie trafić do więzienia. Co wiemy o życiu zawodowym Mariusza Kamińskiego? Mariusz Kamiński, PiS. Mariusz Kamiński w strukturach PiS działał od 2004 roku, kiedy zaczął pełnić obowiązki prezesa regionu warszawskiego. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza został sekretarzem stanu w KPRM. W latach 2006-2009 był szefem CBA. Następnie, w 2011 roku objął funkcję wiceprezesa partii. W latach 2015-2023 był ministrem, koordynatorem służb specjalnych w rządzie Beaty Szydło oraz w pierwszym i drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. Później, w latach 2019-2023 był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński, poprawczak. W okresie PRL Mariusz Kamiński był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. W 1981 roku wysłano go na rok do poprawczaka za zbezczeszczenie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Dwa lata później, w maju 1983 roku aresztowano go za stawianie oporu podczas jednej z demonstracji. Z aresztu wypuszczony został w lipcu tego samego roku. Mariusz Kamiński, wiek, wykształcenie. Mariusz Kamiński ma 59 lat. Urodził się 25 września 1965 roku w Sochaczewie. Ukończył w Instytucie Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Mariusz Kamiński, afera gruntowa. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w 2010 roku zostali oskarżeni m.in. o przekroczenie uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z tak zwaną aferą gruntową. Sąd skazał ich na całkowite pozbawienie wolności na okres 2 lat. W czerwcu 2012 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście nieprawomocnie umorzył postępowanie. Prokurator złożył wtedy zażalenie, na skutek którego postępowanie wznowiono. W marcu 2015 roku Kamiński został przez sąd i instancji uznany za winnego przekroczenia uprawnień i nieprawomocnie skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. W tym samym roku Kamiński został ułaskawiony przez Andrzeja Dudę. 6 czerwca ubiegłego roku Sąd Najwyższy uchylił postanowienie sądu z marca 2016 roku o umorzeniu postępowania. 20 grudnia 2023 roku Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali prawomocnie skazani.